Ale wrażenia, pierwsze jak gorąco, tak? Wysiadł z Bangkoku, wiało, a teraz? Panie pilocie. Panie pilocie. Panie pilocie, bagaż. Patrzcie, Tomi z jednym bagażem, ale jaja. Pani Jadzia nabrała skarbów, mam nadzieję, że i Bigos. Bigos przywiozł w tej taśce. O, tu kolejna. Tu będą flaki. To ja. Tu, kto to? Tu będą prezenty. Ja tu widzę same prezenty. Jadzia, na razie na garba zakładaj. Okej, a mój największy. Dawaj. No i Martina, to znacie. Dobra, idziemy do hotelu. Ale Mali mówi, że mamy 7-Eleven, tak? Czy to jest nasz hotel? Czy my takie luksusy zarezerwowaliśmy dzisiaj, czy Marcin? To idziemy, dobra, idziemy się zapoznać. Idziemy zameldować się. Patrzcie, ale lampy. No, w takich luksusach to my dawno nie mieszkaliśmy. Wypełniłam jakieś formy. Pani mówi 3 pokoje na tym samym poziomie. Jedno, nie, 2 pokoje po 2 łóżka. Jeden pokój z 2 łóżkami. Ale to nic nie szkodzi, damy radę. Nie, Marcin? My weźmiemy pojedynczo, bo lubimy spać osobno. Osobno. Dokładnie tak. Za ciężka winda i Marcin musi dojechać. O Jezu! Przeciała mi winda, ale i jaja. Dobra. Jakie łóżko! Królewskie! Ale a gdzie słońce? Światło? Mama mia! Nie, czekajcie, coś tu nie gra. Gdzie światło? Jezu, wszyscy dzisiaj tu śpimy! Nie ma światła, czekajcie, nie ma. Nie ma, nie ma. Trzeba tankę wsadzić tam. O! Ale patrzcie! Nie, słuchajcie, to my dzisiaj wszyscy tu śpimy na tym łóżku. Ale jaja, co? A! Patrzcie, 1, 2, 3, 4. No nie no, ja myślę, że my wszyscy się zmieścimy. Okej, idziemy teraz do mojego Marcina pokoju, czyli do jedynki niby. I teraz co się okaże? Ale oni mają fajnie, i my ale oni mają fajnie. Ale mamy fajnie, co? Tyle miejsca na łóżku. Jaki jest z tego? Jak się wraca późno w nocy bez kobiety, to można iść spać, ale nie będzie wiedziała. No ubranie powiesić, więc już takie fajnie. Łazienka. No, wygląda spoko. Nasz ulubiony słonecznik, patrzcie, to jest ten. On jest o smaku kokosa, kosztuje 54 baty. Bierzemy też pewnie, zapewne lód i kubki. Słonecznik, a co? I lód. No i co tu się stało? Kupiliśmy wino, które kosztuje w Polsce 20 zł. Tutaj tu? Za... Za 40 albo 50. No, 350, 359, czyli jakieś... Około 45 zł. No, 45 mówiła. Marcin tu tłumaczy ceny lokalne i widzimy, za 15 batów mamy jakieś kurczaki, ale... Czyli około złoty 75. Tak, ale ja bym ich tu nie jadła, nie wyglądają najlepiej. W ogóle ten market nie wygląda najlepiej. Jesteśmy teraz na Krabi, więc dziwny market w ogóle. Niby coś tu się dzieje, ale nie wygląda to najlepiej. Bardzo mały. Bardzo mały i ceny też nie najlepsze. O, to co pani niesie? Wow. Chciałam pokazać, co pani niesie, ale za szybko uciekła. How much? To. Dobra. How much? Ile? Beef. Aha, to jest... 60 baht. Okay, thank you. Dobra cena. Słuszna, no. Ale tam myślę, że curry, red curry było lepsze. Lepiej wyglądało? Tak. To idziemy tam. Coś tu nam dzisiaj długo schodzi. Czekamy już jakieś, nie wiem, 45 minut, ale widać, panie mają gaz włączony. Co tu się dzieje? Tu była zupa, ale powiedziano nam, że się skończyła. Tu widać maszą, jakiś kurczak, a tam nie wiadomo co. No dobra, ja wychodzę z kuchni. Ogórek się kroi. No dobra, my ogórka też nie zamawialiśmy. Aha, widać, jakieś już są przygotowane dania, ale moim zdaniem to nadal nie są nasze dania. No zobaczymy. Spróbuj sobie, bo to... Pasta bardzo ładnie wygląda. Kurczak jest. Najlepiej z tego wygląda, bo patrzcie, no tu mamy red curry, który nie ma za dużo sosu. Ja mam
inne danie. I Marcin ma też red curry. Gdzie nie ma tego red curry za dużo? Okej, okay, teraz jest próba mango sticky rice, czyli ryżu słodkiego z orzeszkami i z mango. Okej, okay, mieliśmy łyżeczki. Proszę, Marcin. Dziękuję. O, jakieś tu wojny. Niespokojnie dla mango, dla wszystkiego starczy. Dla mango sticky rice rozchodzi się naprawdę w mgnieniu oka. No i smakuje. No, nawet Jadzia mówi, że smakuje. No, to musi być dobre. Niechaj pamięć ci nie rośnie, niechaj ucha nie zatyka. Zrobił szczęściu pomyśl nasi, niechaj żyje nam Marika! Ale jaja i równo o północy wypił. Nie pokałuje, ten teraz stawia jednego albo i dwa. Oni na dwa i teraz trzy i co? No ale ja zamówiłem windę, żeby teraz tylko tyle. Ale ty jesteś jajcarz? Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej, my dobra, na jedziemy sobie, czekaj. Okay. A my na piątkę! Weźmy go, oszukajmy, co? Czekaj. Oszukamy go, jak a nie, zatrzymuje się na czwórce. Papa! Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Dawaj, ziaba. Sto lat, niechaj żyje nam. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyje nam. Hej! Niech żyje nam! Hej! Niech żyje nam! Hej! Zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyje nam. Hej! La 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 la. Niechaj kamyk nie rośnie, niechaj ucha nie zatyka. Zrobił szczęściu w pomyślności, niechaj żyje nam Marika! Dziękuję bardzo, że ja. Mari, nowy sprzęcik do nauki. Ja cię. Dobry. Marika. A tutaj, żeby dobrze. Ale tutaj, żeby ci się dobrze łączyło z tym laptopem. Wszystko. Uuuu! O kuźwa, co to jest? Aaaa! Słuchamy! O, styl dupę węża. No. Nie kłócę się. Nie ma lipy. No, ktoś tęsknił jeszcze za polskim jedzeniem w kubkach. No, niestety nie było kubków. Ale za to były zupki. Gorący kubek. I mamy pomidorową. I mamy gorący kubek. I mamy jeszcze. I mamy żurek. I mamy barszcze. I mamy... mamy tyle, co kto życzy. No, w związku z powyższym, skoro mamy wszyscy ucieczkę w tropiki, no to chyba się nie obędzie, żeby moje dziecko nie miało takiej samej koszulki, jak my mamy, tak? Ale super są. No, ale no moje dziecko, ale chyba jej ulubieniec też musi ale chyba... piękne. O, ja cię... Hej, dobry zakładamy. Rodzic.
Dziękujemy. Dawaj, ja cię też nagram. Ale... ale te koszulki są czadowe. Gdzie będę stał, na jak mi się jedno nie spłaciły. Zejdź na glebę, nie chciałabym. Nie, ale pięknie wyglądacie. No ale kto musi, ktoś musi zrobić. No to ja nam zrobię. Najlepsi telewizowie. Dziękujemy. Ale fajna. Jezu, moi rodzice są mi w ogóle rodzina. Oni są tym szaleni. Oni są tacy jak my. Po prostu dlatego nasz kanał jest taki też szalony trochę i taki nieopowiadany. O Jezu, jak cudownie, że oni to są. Skoro jest Mariki święto, no to myślę, że na ramionczka. O nie! Na pewno na ramionczka. Ale jak ulał, ale. Leż dobrze. O styku, śwa. Łaska, nie? Boże, daj Boże! Pan różową! Redy! Śmiej do gwizda iść na wpizdę! Szaru musi być różowa! Bo dla dziecka, no jak nie może być różowa? Różowa musi być, no inaczej nie może być! A kto się... Ja dostałam słuchawki do urodziny, przetestowałam je, ale... Jezu, szaleństwo! Ale nikt nie wie, o co chodzi! Mama, okej, uwaga, uwaga, mama. Gra jest... muzyka? Gra muzyka? Nie, nie gra. Gra? Ale... ale ta muzyka włącza, co? Jak ja ci oddałam, to w ogóle to jest jakiś kosmos. Tak? Tak. A my nie słyszymy, ale, ale to jest jak silent disco. Rolling back, rolling na na na. Nie, to chyba nie to jakaś. Jakie silent disco, ale nie. Dobra, teraz i teraz. Tomek się tak zabujał, że nie chce oddać. Ja. Nic, nie? Bardzo dobry. Ale nikt nie wie, o co w ogóle chodzi. Ale to są jaja. To jest silent disco, naprawdę. To jest tak jak na takim na imprezach, że możesz mieć... Dobrze, raz, dwa, wiedziałam, że to pomożesz. Ale o co ty powiesz? Co to za muzykę zapodałeś? Czy on na skakance skacze? Co ma za muzyka? Co tam, muzyka zmieniona? Ale zajebiste są. No, Jezu, marzyłam o taki, żeby nikt mnie nie słyszał, żeby ja nikogo nie słyszała. Ale prezent zaje, fajny! Ale zleciał! Wiesz co to jest? A teraz idziemy na jad całego. Połędne wzięczko tropiki. To są wlepki. Wlepki, no ja tu zostawiam na... Naklejki. Dobra, zostawimy już tutaj. O, poczekajcie. Ale dobre te wlepki. Zobaczmy. Ja. Ale to piękne. Elegant. Ten jest różowy, ten jest... Zobacz. Ja mam różowy? Jezu, mój kolor, ale jeja. Ja ale tego wcześniej nie zauważyłam. I one są tak samą pasują, wielkością. No? Ale ładne. Ładne pokrowce. No. Piękne. Ładne piękności. No, akurat tak, na ten. No. Do podróżowania. A, fajnie, bo zawsze wkładamy zeszyt, żeby nie obijał. Zeszyt. Bo nie mieliśmy pokrowca. U nas jest godzina 7 rano. Ja zszedłem
kupić 6 biletów na prom na pipi. No i pani powiedziała, że my za 40 minut pojedziemy z hotelu busem na prom i stamtąd popłyniemy na pipi. Bilety kupione, ale my nie gotowi. 10 minut mamy spóźnienia. Idę sprawdzę towarzystwo. Gotowi? Gotowi. Dobra. Gotowi? Tak. Okej, okay, dobra, to zbieramy się na dół. Ekipa wymeldowała się z pokoju raz. Jej, jak to głośno. I jakiś busik po nas przyjechał. Monika! O, co tu się stało? Głowa została. Ładujemy się. Krabi Pipi Lanta. O, jeszcze możemy nie wylądować tam, gdzie myślę. Pięknie, panowie. Jedziemy. To ja też siadę. Czapeczka, bluzka różowa. Patko, nie zmieściłam się. Nie, jeszcze nie mamy noclegu na dzisiaj. Ale jaja. No. Dziękuję. Wysiedliśmy z autobusu, idziemy teraz na łódkę. Dostaliśmy boarding pass, dostaliśmy nalepki. Proszę bardzo. Cztery. Każdy ma, gdzie macie nalepki? O, jest. Wojskowy. A ty gdzie masz? O jest! Szukam na kuchence! Mi od razu zobaczą. Okay, jesteś peryskopowy. Idziemy na łajbę. My tutaj jeszcze nigdy nie byliśmy. Byliśmy na Krabi, ale nie w tym miejscu. Rzeka została na nas ochrzczona rzeką Smrodką, bo spójrzcie, no... Trochę jak Wisła wygląda i... No, pachnie nie najlepiej. Moim marzeniem było spędzić rodzinę na pipi i... przepłynąć właśnie w tym miejscu. Jesteśmy na Krabi. W ogóle to jest coś niesamowite, bo to jest tak piękne. Okej, okay, tu chyba pani trzeba dać ticket. Thank you. O, chłopaki jeszcze idą. Solenizantka przodem. Kierownik będzie siedział. No dobra, na razie jeszcze go nie ma. Są miejsca z przodu, może przeniesiemy się na przód. Choć tam z tyłu też fajnie. Dzień zaczynamy od... Od tego, żeby usiąść i odpocząć. Od posmarowania się filtrem, chcieliśmy powiedzieć. Prowiant na drogę już wzięty. Niestety nie zdążyliśmy zajechać do 7-Eleven. Zupka, całe szczęście, sprzedają naszą ulubioną na pokładzie. Także za te dwie rzeczy zapłaciliśmy 80 baht. Zaraz wpływamy. To the river we go. Leave our worries on the shore and drift away. On the river. On the river we know. Sometimes the perfect words are never said. I spilled my coffee, I don't feel like talking. My
Worries just keep growing by the day. I need a moment where the green and blue appear to spin a rock and watch the ricochet to the river. To the river we go, leave our worries on the shore and drift away. On the river, on the river we know. Jak się podoba? Dopływamy do portu. Jejku, ale tu jest pięknie. Spójrzcie na wodę. Przepięknie jest. Naprawdę cudownie. Chciałam tu spędzić swoje 30. urodziny i się dzieje. I się dzieje. I to się z taką ekipą. Dzień dobry. Wchodzą, trzeba zapłacić opłatę jeszcze. 20 od osoby. Yeah. Six person. Yes. Six person. Yes, thank you. Cudo, po prostu magia. Dotarliśmy do naszej miejscówki. Pan, który pływa się, jest Włochem. Robimy meldunek. Prysznic szybki i jedzenie. Sprawdzamy ceny. Jak? Powiem wam, drogo ma. Drogo, o wiele drożej niż... Drożej niż w Europie. Nie będziemy tu jeść ani pić. Dobrze, że mamy tani pokój. Nie zarobi mamy. Meldunek! Pięknie! Idziemy, ładnie wygląda. Mamy tutaj billarda, możemy pograć. O Jezu, jak ciężko tu mi się wchodzi. Aha. Tsunami? Tsunami. Okej. Pokój. Tsunami do mur. Okej. Ej, elegancko. Okej. Maj. Okej. O, jest lodówka, jest. Okej. You decide later. Jest kolejny pokój. Okej. Jest big one, okej. Okay. Jest łazienka. Nie wiem, jak tu się światło zapala. Lala. No idziemy teraz do trzeciego pokoju. No właśnie, nie ma okien. The biggest one. To jest największy. Aha. Wszystkie lodówki. Mamy też lodówki. Mamy lodówki. We have fridge or home? Yes. Okay. Mamy. No, wszystko. Now you decide. Okay. Chcemy coś zjeść. Ja cię. Kotek. No mnóstwo jest tu kotów. Ale jaka woda. Jeju. Ale jest tu pięknie. Pięknie. Ale mina. Moniki taka. Ładnie, co? No, pięknie. Kotuś, jak tu pięknie wyglądasz. Ojoj, no dobra, to już się pogłaskam. Jezu, cudak. A na pipi nadal święta. Mama zafascynowana Bangkokiem. Bangkokiem, co ja gadam? Pipi i tymi knajpkami. Jest pięknie. Wybieramy miejscówkę na kolację urodzinową. I zastanawiam się, co zjeść. Większy niż mój. Jocia. Oli, jesteś wielki kocie, ty jakiś mutant jesteś. No i tutaj już mamy spory wybór ryb i owoców morza. Ładnie te seciki wyglądają. O, 2500 batów. Fire show? Fire show tonight. What time? 9:50. Ah, okej. Okay. Thank you, see you. Wszędzie na żywo muzyka, fajnie. Pytali skąd u mnie zamiłowanie do kotów, to widzicie. Przy każdych kotach
Nie tylko ja się zatrzymuję. Ojajajaj, dzień dobry. Bierzemy go do Polski. Jaki puszek. Matko, jaki ty piękny jesteś. Ojej. Jaki cudak. Pokaż się. Patrzcie tutaj na kolor wody. Jest naprawdę przezroczysta. Pięknie. Chciałbyś mnie podsadzić, ale podnosz tak wysoko. Ty, idź mi stąd. Niech żyje nam, jeszcze raz. Niech żyje nam. Niech żyje nam. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyje nam. Hej, niech żyje nam. Hej, niech żyje nam. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyje nam. Ale by było, bez boka by dzisiaj było. Dobra, Pania, twoje zdrowie. Dziękuję. Ale torcik piękny. Ale to już było. Bo, a teraz trzeba myśleć. Ale no kręcimy się, Okej, gotowa. Już gotowa? Pomyślałaś? No, z pudełka muszę wyjść. Dobra, no to dawaj. Brawo! Dziękuję, Mańka. Mari testuje torta. Matko, rozpadź się. Trochę był noszony. Oje! A jak najlepszy tort na świecie, Mari? No. Tak? Tak, najlepszy. Najlepszy, no. Wybraliśmy taki, żeby był. Jakieś rodzynki ma chyba? Ale pyszny, a, prawda? A, ja nie lubię. Oje. Nie, dzięki! Komu? Wszyscy chcą spróbować Mari torta. No już, może to jest. Proszę grać. Jak to, nie? Mari, twoje zdrowie. Dziękuję bardzo. Mari, dziękuję, że przyjechaliście. Stara. I Marika właśnie na to czekała. Wiaderko za 150 batów. Ponoć najmocniejsze na wyspie. Jakie bierzesz, Mari? Monika mówi, to ja jeszcze nie wiem. Dobra. So, one more to please. To taka miarka właśnie. Baza już przygotowana. Teraz będzie kubeł lodu. Spróbujesz, czy wystarczy. Mari musiała dobrać sobie pizzę z salami. Jak nie próbowałaś jeszcze? Jeszcze nie, brak brokoli i sosu kurczakowego, ale niech będzie. Ale byliśmy tutaj rok temu, kosztowało to 80 batów, teraz już 99. Czekasz na bata reszty? Nie. A. Bata zamówił też, Margaritę. Okay. Teraz jeszcze partyjka bilarda na koniec. A pełne mam, Mari. Okej. Martino dobrze daje. Uwaga, uwaga. Mocne rozbicie było?